Cześć Boże, Aleksandra Pietryga, gość niedzielny, gość.pl. Witam w kolejnym naszym live'ie z cyklu Kwarantanna z dziećmi. Jak sobie poradzić, jak przetrwać, jak zbudować coś nowego, coś fajnego w tej niełatwej sytuacji. Dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z niezwykłym gościem, z kapłanem, opiekunem duchowym wspólnoty Jezusa Miłosiernego z Rybnika. Jest z nami ksiądz
Adrian Chojnicki. Szczęść Boże, księdzu. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy, że ksiądz dał się namówić na to spotkanie. Cieszymy się na te kilkanaście, a może kilkadziesiąt minut. Proszę księdza, czy ksiądz się czasami boi? O, powiem szczerze, nie chcę zgrywać jakiegoś takiego chujraka, jak to mówią, ale powiem szczerze, że mam tak, że mało rzeczy jest takich, których się boję. No jakoś taki, ja mam coś takiego jak pokój serca, nie? Nawet właśnie w takiej sytuacji, jak jest dzisiaj, powiem szczerze, że nie mam takiej jakiejś pełnej obawy, nie mam jakiegoś takiego lęku. Bardziej wiadomo, że jest empatia wobec tego wszystkiego, co się dzieje, osób, które są w niełatwej sytuacji, ale co do lęku, nie. Gdzieś tam może bym z dzieciństwa sobie wspomniał, jak się czegoś bałem, ale dzisiaj nie zgrywając jakiegoś wielkiego superbohatera, ale raczej się niczego nie boję. To wrócimy jeszcze za chwilę do tego, skąd się wziął ten pokój serca, na jakim etapie życia ksiądz odkrył, że właśnie tak czuje, tak, że gdzieś tam czuje się ksiądz na tyle bezpieczny i z jakiegoś konkretnego powodu ksiądz czuje to poczucie, ma ksiądz to poczucie bezpieczeństwa. Ale chciałam zapytać o inną rzecz. Jakoś zapowiadając ten nasz dzisiejszy odcinek, nazwaliśmy sobie to, że będziemy rozmawiać o najpiękniejszej, najmocniejszej nowinie, jaką usłyszał świat w swoich dziejach. I tutaj mowa jest oczywiście o Bożym Miłosierdziu, które za dwa dni już bodajże będziemy w szczególny sposób świętować i radować się z niego. Czy tak jest? Czy rzeczywiście nowina o tym, że Bóg nas tak niesamowicie kocha i jest miłosierny, jest najpiękniejszą nowiną, jaką mogliśmy usłyszeć? I czy ksiądz też tak w swoim życiu odkrywa? No pewnie. Znaczy dla mnie to jest po prostu gwarancja, to jest 100%. Dla mnie to jest bardzo porywające w Jezusie. Bardzo mnie porywa to, że kiedy wszyscy po prostu biorą kamienie i chcą rzucić w kobietę, która jest cudzołożna i chcą wymierzyć jej sprawiedliwość i postąpić według prawa, to on mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zostaje sam, nikt ciebie nie potępił, nikt panie. I ja ciebie nie potępiam. Kiedy dobry Łotr jest na Golgocie i pomimo tego, że był złoczyńcą i poniósł najwyższy wymiar kary, pomimo tego, no to słyszę po prostu od Jezusa, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, kiedy tylko się skruszył. Kiedy ja sam doświadczam miłosierdzia, przystępując do sakramentu pokuty, ja pamiętam mój ojciec duchowny w seminarium, ja po prostu kocham i mogę jak mantra słuchać tego zdania, Bóg tobie wszystko wybacza. Ja niejednokrotnie miałem tak, że mówię sobie, ale by mi się przydała sroga pokuta, nie? Ale tak by mi się przydało, żeby mi w pięty poszło, a słyszałem, czemu ty siebie potępiasz? Bóg tobie wszystko wybacza. Więc miłosierdzie dla mnie też jest takim, dla mnie to jest Jezus, to jest właśnie Jezus, to jest Jego serce, to jest Jego istota, to jest coś, co mnie niesamowicie porywa w Bogu i o czym kocham też mówić, a nawet piękne jest to doświadczenie, kiedy mogę spowiadać też inne osoby, kiedy ktoś przychodzi z takim skruszonym sercem, kiedy ktoś przychodzi po latach, miałem właśnie też takiego mężczyznę, który przyszedł po 36 latach i jak on przyszedł do spowiedzi, ja usłyszałem, że 36 lat temu była jego ostatnia spowiedź, no to ja po prostu ja już zacząłem się śmiać, cieszyć, dlatego że ja mówię, co za wielkie zwycięstwo dla nieba, nie? I ja mu mogłem właśnie też wypowiedzieć to przepiękne zdanie, Pan Bóg tobie wszystko wybacza. I to jest po prostu dla mnie bardzo porywające. Ciągnie mi to fest do Jezusa. Przywołał ksiądz na początku ten fragment Ewangelii, kiedy Jezus odpuszcza winy kobiecie, która ciężko zgrzeszyła, tak cudzołożąc, która uniknęła ledwo śmierci przez ukamieniowanie. A czy wie ksiądz, że ten fragment konkretny został przez pierwszych chrześcijan wyrugowany z kanonu Pisma Świętego, że tak bardzo ich gorszył? O, no dlatego, bo tak, dobrze, że Pani o tym mówi, ale tak to jest, że to, co robi Jezus, to jest pełne paradoksu. Nam się to po prostu w głowie nie mieści i to jest bardzo też niewygodne. Jak tak rozważam słowo teraz na każdy dzień, jak patrzę na postawę właśnie uczonych w piśmie faryzeuszów, oni nie są w stanie przyjąć. Miłosierdzie i miłość Boga to jest coś takiego, że to tak przekracza ludzkie myślenie, że my nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Niektóre osoby tak mają, że to po prostu nie ogarniamy tego. I dlatego czasami ktoś woli schować tą prawdę gdzieś tam daleko, no bo jeżeli rzeczywiście jest to prawda, no to przyjęcie tej prawdy, ono powoduje totalną przemianę życia. Totalną. Czyli
jeżeli dochodzi do mnie ta prawda, że Bóg aż tak mnie kocha, to co się wtedy ze mną dzieje? Co się dzieje z człowiekiem, który nagle doświadcza tego, że no Bóg jest nieograniczenie miłosierny, tak? I bez względu człowieku na to, co zrobiłeś w swoim życiu, to w jego miłosierdziu to wszystko się rozpuszcza. Co dzieje się z człowiekiem? No ja mam tak, że przez to kocham innych. W sensie, że jak ja doświadczam czegoś takiego, no to ja mam słabość po prostu do ludzi. Słabość pod takim względem, że kocham z nimi spędzać czas, kocham z nimi przebywać i po prostu no ich kocham. Nie wiem, dla mnie po prostu katecheza to jest nie jakieś wygłaszanie wielkich po prostu prawd wiary, ale bycie z tymi uczniami, po prostu kochanie ich, nie? Ja oczywiście gdzieś tam nie mówię ich tego tak otwarcie, ale jak staję przed Jezusem i zastanawiam się, po co ja mam tam pójść, no to odpowiadam sobie po to, żeby ich kochać, po to, żeby zanosić Jezusa i myślę, że to jest to. Doświadczam Jezusa, doświadczam Jego miłości, miłosierdzia, automatycznie chcę się tym dzielić z innymi. Więc to jest tak właściwie takim największym moim trudem w tej kwarantannie, że ja mam ograniczone takie dawanie miłości. Nie, że jak z ludźmi chciałbym się spotkać, właśnie pośmiać, pogadać, pomodlić, to tak właściwie tutaj te pole po prostu manewru jest takie zmniejszone, nie? Pomimo, że w tej chwili rozmawiamy, czy ogląda nas, ksiądz ma tam podgląd, ponad tak, 100 tak. osób, tak? 140 osób, więc to pole jest dość szerokie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiamy ich serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Państwo... Fajnie, że jesteście. Tak, bardzo się cieszymy. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania do księdza Adriana, to proszę pisać w komentarzach. Ksiądz tutaj wszystko na bieżąco śledzi i chętnie odpowie. Arcybiskup Grzegorz Ryś nazwał miłosierdzie skandalem. I ja powiem szczerze, że najwięcej hejtu zawsze obrywam, gdzieś tam pisząc artykuły, kiedy właśnie piszę o Bożym miłosierdziu. Czemu mamy taki wielki problem właśnie z przyjęciem tego miłosierdzia? Ksiądz już tam wspominał wcześniej, ale mnie to cały czas nurtuje, bo to jest coś, co powinno po prostu otwierać nasze serca, tak poszerzać wszystkie możliwe horyzonty i perspektywy, a tak naprawdę nas to jakoś, no nie wiem, ta prawda nas przeraża. To, no... Ksiądz Sopoćko, tak jeszcze wrócę do tego, czyli święty ksiądz Sopoćko, ojciec duchowny świętej siostry Faustyny, właśnie z przyjęciem tej prawdy o Bożym miłosierdziu, nawet nie z tymi objawieniami, tak, był w stanie uwierzyć, że Jezus objawia się Faustynie, mówi do niej, ale to, co mówi, było już dla niego no, przerażające, tak, czymś tak trudnym do przyjęcia, że miał wątpliwości. No, Pani Olu, ja myślę, że my potrzebujemy łaski. To znaczy, my potrzebujemy przeżyć i doświadczyć tego, bo jeżeli ktoś z nas nie ma takiego doświadczenia na własnej skórze, Boga żywego, nie ma doświadczenia Jego miłosierdzia, to dla niego to będzie nigdy niezrozumiałe. Bo ja to tak widzę, bardzo często spotykam osoby i też w prowadzeniu, w towarzyszeniu duchowym, w konfesjonale, osoby, które są zranione, zranione też często nawet nie z własnej winy, tylko wskutek różnych sytuacji, gdzie są jakieś takie konflikty właśnie w rodzinie, coś, co się po prostu bardzo długo ciągnie. I jest tak. I tak właściwie ja widzę, że dopiero to doświadczenie takiego namacalnego działania Pana Boga, doświadczenie Boga żywego, takiego Jego miłosierdzia, tego, że On mi naprawdę wszystko przebacza, dopiero to mnie uzdalnia do tego, że ja potrafię tym osobom przebaczyć, nie? Bo jednak to przebaczenie jest decyzją i do tej decyzji dochodzi jeszcze łaska Pana Boga i nagle ja zaczynam na tą drugą osobę dobrze patrzeć. Nagle zaczynam z nim rozmawiać. Nagle gdzieś tam w swoim sercu nie czuję już takiego po prostu ciężaru, który mnie zgniata w dół. I to jest przeżycie. To jest przeżycie. Tak właściwie to nawet fajnie pisze Franciszek w tej książce Miłosierdzie to imię Boga. Ja na podstawie też tego właśnie raz w zeszłym roku czy dwa lata temu miałem kazania pasyjne na podstawie też właśnie skandalu Miłosierdzia Rysia. I on po prostu przepięknie pisze, że jedyne co możemy zrobić z miłosierdziem i naszą najlepszą postawą jest po prostu przyjąć. Czyli uświadomić sobie, że ja potrzebuję. Ja potrzebuję tego miłosierdzia. Nie tak, że ja jestem po prostu super, ja jestem w porządku, inni to się powinni martwić. Nie, ale ja tego potrzebuję. Jak sobie to uświadamiam, to automatycznie po prostu chłonę. Chłonę. Z drugiej strony często słyszymy, nie mówmy ludziom za dużo o Bożym miłosierdziu, bo zaczną grzeszyć. Czy to jest prawda?
Myślę, że to jest zuchwałość. To jest złe zrozumienie miłosierdzia. Jeżeli ktoś po prostu myśli sobie, a zgrzeszę i tak mi Pan Bóg przebaczy, to to jest taka bardzo wielka niedojrzałość w wierze. To jest, no, myślę, że na szczęście nie spotykam często też takiej postawy, bo to jest, myślę, jeszcze gorsze niż jak ktoś po prostu grzeszy nawet ciężko, ale nie ma świadomości też wagi tego grzechu, nie? Tym Ale bardziej to miała Faustyna. Im bardziej poznaję Jezusa, tym bardziej jestem w świetle, tym więcej widzę. I to jest świetne, bo jakby ta poprzeczka idzie nam wyżej, nie? Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Dlatego jak mamy się do kogoś porównywać, to trzeba sobie stawiać poprzeczkę, myślę, dość tak wysoko, nie? Ja też tak Chcę być jak myślę, że Jezus. tak. Ja też tak myślę sobie, że jeżeli faktycznie odkryjemy tą prawdę o Bożym miłosierdziu, tak wejdziemy, zanurzymy się w tym miłosierdziu, no to w tym momencie nie jesteśmy w stanie już zuchwale grzeszyć przeciwko właśnie przeciwko miłosierdziu i przeciwko dawcy tego miłosierdzia. Nie jesteśmy w stanie nie odpowiedzieć swoją miłością, której grzech jest zaprzeczeniem. Fajnie, pani Olu, tutaj właśnie w komentarzach też widzę, dochodzi. Jakub pisze o tym, żebym powiedział o doświadczeniu miłosierdzia, które sprawiło moją faktyczną przemianę serca, czyli żebym odwołał się do swojego doświadczenia. I Marta też pyta właśnie, czy iść i charytatywnie pomagać ludziom, czy modlitwa w zaciszu domu też jest drogą do świętości. Of, a to są w ogóle jak ćwiczyć się w pokorze. Piękne rzeczy, więc mogę tak krótko się odwołać, bo to ja mogę o miłosierdziu dużo gadać. Ale nie Może chcę też. spróbujemy odpowiedzieć na te komentarze, dobrze? Na te pytania, jakby ksiądz. Super, super. Kuba, w ogóle pozdrawiam cię serdecznie. Moje doświadczenie miłosierdzia, no to jest doświadczenie spowiedzi generalnej, spowiedzi z całego mojego życia, przygotowania się przez 2 popołudnia do tego i naprawdę takiego pójścia i chęci, że ja te wszystkie grzechy mojego życia chcę zrzucić. To było coś takiego, że ja miałem taki obraz tego, jak to są śmieci, i ja te śmieci po prostu chowam do worka, i taki wór ze śmieciami idę i zanoszę to Jezusowi. I naprawdę to było dla mnie tak niesamowite doświadczenie, że ja wyszedłem z tej spowiedzi. To był jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia, dlatego że ja czułem się tak szczęśliwy, czułem się tak wolny, i to, do czego, no, co było ważne w tym doświadczeniu, to było przygotowanie, takie naprawdę serce, które jest spragnione, żeby to właśnie Panu Bogu oddać, żeby to złożyć w Jego ręce. I niesamowite to było. Ja wyszedłem z bananem na twarzy, po prostu ludzie patrzą na mnie, nie potrafiłem się przestać śmiać. To jest dla mnie właśnie takie bardzo, bardzo ciągnące, i to są doświadczenia, których człowiek nigdy, nigdy nie jest w stanie zapomnieć. Pytanie pani Marty o Pani Marty, czy... świętość, tak? To jest bardzo Tak, czy ważne. koniecznie trzeba iść i charytatywnie pomagać ludziom, czy modlitwa w zaciszu domu też jest drogą do świętości? I super jest pomagać ludziom, i super jest być w zaciszu domu. I teraz tak, bo no, to można bardzo też rozbudowywać, ale co jest ważne? Myślę, że ważne jest właśnie nasze przebywanie z Bogiem, bycie z Nim po prostu w relacji, doświadczenie Jego miłosierdzia, i to automatycznie rodzi w nas coś takiego, że my idziemy z tą miłością do innych, ten wymiar po prostu caritas, tej miłości, która chce się dawać. Jezus to mówi, większa radość jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Ale jeżeli ja nie zadbam o to, żebym był jak Maria, czyli nie zadbam o to, żebym spotkał się ze Słowem, to tak właściwie co ja mam tym ludziom dawać? Ja zawsze z kazaniami tak mówię. Jeżeli człowiek wpierw nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia. Jeżeli mam wychodzić na ambonę i głosić Słowo, a wcześniej spotkałem się z tym Słowem, to co ja mogę im powiedzieć? To są po prostu jakieś takie moje mądrości. To sobie najlepiej chyba podarować w tym momencie. Nie, ja chcę przekazywać po prostu Boga i chcę przekazywać właśnie to, co On też mówi. I On ma dla nas też te drogi do świętości przygotowane. I jeszcze jeden taki obraz, bo ja tak się zastanawiałem, Panie Boże, ja chciałbym być takim świętym, który po prostu będzie na ołtarzach, takim świętym, którego droga jest bardzo radykalna. I tak Teresa do mnie trafiła, bo Teresa mówi właśnie w Ta Dziejach duża, Duszy. ta wielka Teresa, tak z Tak, Awiry. tak. I ona właśnie mówi o ogrodzie, że w tym ogrodzie są różne kwiaty, i każdy z nas jest takim kwiatem, i nie każdy z nas będzie różą, taką, która po prostu gdzieś tam bardziej się po prostu rzuca w oczy, której droga i życie jest bardziej takie nastawione na to, że inni widzą. Czasami ktoś jest takim, można powiedzieć, bardziej zwykłym kwiatem, ale to też jest droga do świętości, nie? To jest właśnie nasz cel. Tutaj by można było jeszcze dużo mówić, to kropeczka. Pan Seweryn pisze, że każda spowiedź dla niego właśnie taka jest. I to jest chyba piękne, prawda? To wspaniałe jest, że Tak, właśnie
Tak, Dziękujemy Seweryn, bardzo. pozdrawiam cię serdecznie. Dziękujemy za podzielenie się też tym świadectwem. Dzięki, zachęcamy też właśnie, dzielcie się. W niełatwej sytuacji globalnej, tak mogę powiedzieć. Jeszcze 2 miesiące temu zupełnie nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy się w takim, a nie innym miejscu. Planowaliśmy jakieś majówki, komunie, wesela, wakacje i nagle zostaliśmy jakoś z tego wszystkiego, nie wiem, no chyba odarci nawet, tak? Chyba jakoś zostało nam coś zabrane. I nie jest to łatwa sytuacja, choć wielu z nas, i chyba jakby wielu z którymi też rozmawiam, próbuje odkryć w tym wielkie błogosławieństwo. Jakie błogosławieństwo ksiądz odkrywa osobiście w czasie pandemii, w czasie zarazy? Mam super kapłanów, z którym jestem na probostwie, ale ta aktywność dnia codziennego, ja sam też no, jestem dość osobą zabieganą, powodowało, że my naprawdę, no nie pamiętam, kiedy modliliśmy się wspólnie. Czemu? Bo każdy gdzieś tam miał swoje zajęcia, a my dzisiaj tak właściwie żyjemy troszkę jak taki zakon, od modlitwy do modlitwy. Wstajemy gdzieś tam rano 7:10, jucznia, godzina czytań, o 12:00 właśnie Regina Celi, modlitwa w ciągu dnia, o 15:00 koronkę do Bożego Miłosierdzia, domawiamy się 12:30, nieszporo, 18:00 msza, którą transmitujemy wszyscy razem przy ołtarzu, 20:30 różaniec, który właśnie zaraz też będzie. I powiem szczerze, niesamowity dar wspólnoty, to jest jedno. Drugie, że ja widzę, że tak właściwie mam czas na to, co jest istotą mojego życia, czyli przebywanie z Bogiem, że my mamy w ogóle kaplicę na Farze, w ogóle to jest rewelacyjne. Jeżeli jacyś księża nas słuchają po prostu albo farorze, to po prostu zachęcam najmocniej serca, żeby mieć kaplicę, żeby mieszkać właśnie też z Panem Jezusem pod jednym dachem. I to jest dla mnie też piękne. Relacje, gdzie rzeczywiście mogę... Sporo takich wideorozmów właśnie ostatnio jest, czy właśnie zadzwonić do kogoś, zadbać, zatroszczyć się właśnie o też te kontakty, więc to jest dla mnie błogosławieństwem. Takie zatrzymanie, nie wiem, taki czas na swój osobisty też rozwój, żeby zabrać jakąś taką właśnie literaturę, konferencji fajnej posłuchać, staram się, żeby godzinka dziennie to było takie samorozwojowe, no i coś tam jeszcze fizycznie poćwiczymy, żeby w tym wszystkim nie oszaleć. Jak odnaleźć taki pokój serca w tym wszystkim? Ten pokój serca, o którym mówił ksiądz na początku. Jak odnaleźć ten pokój w sytuacji, kiedy tak naprawdę wszystko jest zupełnie jedną wielką niepewnością, tak? Jest jedną wielką niewiadomą, kiedy nie wiemy, co będzie jutro, co będzie dalej. Jest to chyba naturalne, że człowiek też jakoś w tym no, boi się, tak? Ogarnia go poczucie niepewności, to poczucie bezpieczeństwa, które jako takie było jeszcze do niedawna, on nagle już straciło rację bytu. Takie ludzkie poczucie bezpieczeństwa, takie po ludzku, tak? Zbudowane na własnych siłach, też zbudowane na własnych możliwościach, możliwościach tego świata. Nagle okazuje się, że no, tak naprawdę nie wiemy, czy dożyjemy końca roku, kto z nas dożyje, a kto nie. Nie wiemy, co będzie dalej z gospodarką. Nie wiemy, czy będziemy mieć jutro pracę. My jako rodzice, dzieci, nie wiemy, czy będziemy mieli czym wykarmić te dzieci za jakiś czas, czy będziemy w ogóle mieć z czego żyć. Jak w tym wszystkim odnaleźć? Gdzie szukać tego poczucia bezpieczeństwa? Gdzie szukać tej przystani? Jak to zrobić? Proszę. Które naprawdę wielu dzisiaj nurtuje. Tak. Pani Olu, ja może, no bo ja jestem prosty chłop i może banalnie to zabrzmi, ale moim odpowiedzią jest Jezus. To znaczy, ja naprawdę w Nim to znajduję. I tak właściwie tylko w Nim czas właśnie, który, no, On jest zmartwychwstaniem i życiem i dlatego owocem Jego zmartwychwstania jest spokój, którego ja doświadczam. Jak teraz było to Triduum Paschalne, które rzeczywiście było zupełnie inne, nie było tego aspektu zewnętrznego, że jest wspólnota ludzi, z którymi człowiek dzieli radość, ale dla mnie przecież Wigilii Paschalnej było naprawdę przeżyciem bardzo głębokim, wzruszającym, gdzie dreszcze mnie po prostu przychodziły. Ja wierzę, że Jezus, mój Jezus, to jest Król, który przychodzi jako zwycięzca. To jest Król, który przychodzi i który pokonuje lęk, strach, który pokonuje wszelkie obawy, który pokonuje śmierć. Ja w takiego Jezusa wierzę, takiego Jezusa poznałem. Dlatego kiedy na przykład nawet staję w obliczu jakiejś takiej tragicznej śmierci, niełatwej sytuacji, gdzie niejednokrotnie sam zapłaczę nad tym, widząc ból po stracie tej osoby u najbliższych, to we mnie jest po prostu to poczucie, że ja muszę zanieść pokój tym osobom, że muszę zanieść im nadzieję i to pełne przekonanie. Ja nawet mówię o tym, że ja nie wierzę w Boga,
Ja głęboko jestem przekonany, że on jest. Głęboko jestem co do tego przekonany. Więc dlatego ja chcę nieść nadzieję. I nawet w obliczu trudnych sytuacji chcę mówić, że to po prostu nie jest koniec. I tak samo odbieram tą dzisiejszą sytuację. Że oczywiście ja się mogę skupiać też na tym, co jest trudne, na tym, czego mi po prostu brakuje, ale ja chcę też brać życie pełnymi garściami i chcę zobaczyć też wiele po prostu dobra, które w tym jest. I tak właściwie to, że spotykam się z Jezusem, staram się, żeby dziennie 45 minut medytacji Słowa Bożego było. Staram się właśnie być w dobrych relacjach, dbać o kontakt z przyjaciółmi. I to, ja myślę, że to mnie jakoś tak bardzo dobrze po prostu nastraja. To powoduje, że w moim sercu jest spokój, że w tym wszystkim jakby ja czuję też taką misję, że chcę dawać coś innym, nie? Więc tam, a tu jakiś po prostu filmik na YouTube wrzucimy, a tu coś tam innego po prostu porobimy. To jest dla mnie fantastyczne i Jezus jest dla mnie odpowiedzią i źródłem mojego pokoju. Ja nie wiem, skąd ja miałbym to po prostu wziąć. No, od kiedy go poznałem, to widzę, że on mi towarzyszy i nie wiem, oglądając nawet wiadomości, cokolwiek, cały czas to jest głęboko w sercu. Tego nikt mi nie wyrywa. Dobrze, tak mówimy, będzie dobrze, powstają piosenki o tym, to hasło pojawia się na billboardach, dokładamy go jako hashtag do różnych postów, ale właśnie, będzie dobrze, skąd to będzie dobrze? Ja rozumiem, że to, o czym ksiądz mówi, no bo nie możemy powiedzieć po ludzku, że będzie dobrze, bo nie wiemy tego tak naprawdę, ale będzie dobrze, bo... Dlatego ja bym nie powiedział, że będzie dobrze. Ja tego nie powiem. Ja nie chcę się skupiać na tym, co będzie. Ja chcę się skupić na tym, co jest. I ja w tym, co jest, chcę powiedzieć, jest dobrze, jest trudno, jest inaczej, ale to, co jest, nie zmieni mojego serca. Nie chcę, żeby zmieniło mojego serca. W sensie, że jeżeli ma zmienić, to ja chcę, żeby to było tylko pozytywnie. I jeżeli ja będę tylko nieustannie czekał na to, co będzie, to mogę się rozczarować, przeliczyć, to ja nigdy nie wezmę tego życia pełnymi garściami. To akurat chłopaki opowiadali, jak pojechali jako diakoni do biskupa Rysia, to mnie bardzo uderzyło. I oni byli diakonami, więc oni zaczynali tam księdzu arcybiskupowi opowiadać, jak to super będzie, ponieważ będą kapłanami, będą mogli odprawiać msze. On tak bardzo fajnie powiedział: chłopaki, wy macie, nie żyjcie tym, co będzie za rok. Wy macie żyć tym, co jest teraz. Czyli żyjcie tym, że jesteście diakonami, że głosicie słowo, że przebywacie po prostu z Panem. I to jest. Dla mnie jest dobrze. Jest dobrze w sensie w moim sercu. Wiadomo, że zewnętrznie jest inaczej, ale no, tak jak wspomniałem, nic nie po prostu, nic nie wyrwie tego pokoju po prostu z mojego serca, nie? Więc no, ja bym w ten sposób do tego tak podszedł i myślę, że jak sytuacja będzie się po prostu zmieniać zewnętrznie, no to tak właściwie będzie w tym coraz większa po prostu radość, Pani Marta odpowiada księdzu, że bardzo pomogło jej to, co ksiądz nie? powiedział, o tej radykalnej Pozdrawiam. świętości, bo do takiej dążę i teraz wiem, że zwykłe kwiaty też tworzą wspaniały krajobraz. Dołączam Amen. się do tego podziękowania. Amen. I jest jeszcze jeden komentarz. Pani Małgorzata, super, zgadzam się. Jezus przynosi pokój codziennie, więc mówimy amen. Amen i Amen. dziękujemy też za to świadectwo pani Małgorzato. A czym dla księdza jest życie w obfitości? Super pytanie. Dla mnie życie w obfitości to jest. Ja chcę ciągle więcej. To znaczy, nie ma nigdy takiego momentu w życiu, żeby było ok. W sensie ciągle więcej, jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej doświadczenia po prostu Pana Boga. Ja naprawdę wierzę, że Bóg ma wspaniały plan na nasze życie i wzywa nas do rzeczy niezwykłych. I pragnę tak jak On uzdrawiać chorych, pragnę tak jak On wyrzucać demony, pragnę nieść ludziom nadzieję, pragnę tego, pragnę po prostu z Nim przebywać. I dla mnie ta obfitość to jest poszukiwanie i wchodzenie coraz bardziej w głąb. To nie jest zaprzestanie, pozwolenie sobie na jakąkolwiek letniość. Ja po prostu mnie skręca, ja mam do siebie bardzo wielkie pretensje, jak po prostu sobie pozwolę na jakąś taką przeciętność albo letniość. Nie, ciągle więcej, gorliwe serce, pałające serce. Nie, przecież ja wierzę, że Bóg chce robić niezwykłe rzeczy w naszym życiu, w moim życiu i chce mu się dawać do dyspozycji. No a słaby człowiek jestem, więc Pan Bóg sobie musi jakoś z tym wszystkim radzić. Ale obfitość, Boża obfitość, to jest dla mnie właśnie ciągłe szukanie Boga jeszcze bardziej, jeszcze i coraz bardziej po prostu w głąb. Nie ma to nic wspólnego z okolicznościami życia, ani z tym, co posiadam, co mam, z talentami, które są we mnie.
Oczywiście to jakoś też tam po prostu może wpływać, ale tak właściwie ja mogę powiedzieć o tym, że nawet w tej sytuacji, którą mamy aktualnie, że życie może być życiem w obfitości. Bo dla mnie obfitością nie jest, nie wiem, jakiś super ekstra samochód, piękny po prostu dom, najlepszy farusz świata, cokolwiek innego. Nie, dla mnie obfitość to jest właśnie szczęśliwe serce, które po prostu nie jest w stanie wytrzymać, ale które rozlewa się, które promienieje. To jest serce, które idzie i kroczy do innych i po prostu rozlewa się tak, że inni stają się po prostu szczęśliwi. I nawet obfitość to jest to, że żeby być sługą radości innych, że to jest w ogóle moje marzenie, że nawet nie, żebym ja miał po prostu jak najwięcej radości i miłości, ale żeby inni mieli i żeby Pan Bóg przez to chuchro, przez to marne narzędzie, którym jestem, też mógł się posługiwać. Pragnę. Tutaj kolejny komentarz. Szczęść Boże, ta radość Boża i optymizm księdza udziela się innym. I o to chyba w tym życiu chodzi, pisze Nelia. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten komentarz. Myślę, że tutaj nasza komentatorka wyraziła zdanie wielu z nas. Ten program jest jakoś tak szczególnie dedykowany rodzinom, rodzicom w zasadzie dzieci w tym czasie. To jest program, który ma jakoś też wspierać właśnie tą grupę. I jakby pozwalam sobie zadać też pytanie właśnie w tym konkretnym obszarze. Jak sprawić, co zrobić, żeby nasze dzieci miały to doświadczenie Bożego miłosierdzia, kiedy już wyjdą z tej wiary ojców, tak przejdą z wiary naszej jako rodziców do swojej wiary osobistej w Boga, żeby miały ten bagaż, który niosą, żeby właśnie taką niesamowitą świadomość, że Bóg jest miłosierny, że właśnie to jest Jego najważniejszy przymiot, tak? I co my jako rodzice w takim codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu możemy zrobić, żeby właśnie tak było, żeby te nasze dzieci z domu w świat dorosłej wiary, dojrzałej wiary, wyszły z tym przekonaniem. Ale super pytanie, bo to jest akurat to, co dzisiaj było owocem mojego spotkania się ze Słowem Pana Boga, który właśnie bardzo też mi tak pokazał taką starą religijność, nie? Uczonych w piśmie, że oni tak bardzo mocno trzymają się prawa i pomimo tego, że działy się niesamowite cuda, które właśnie robił Jan, który robił Piotr, że oni uzdrawiali po prostu innych, że 3000 Żydów się nawracało, oni po prostu nie potrafili się tym ucieszyć, a wręcz wpychali ich do więzienia, bo ta religijność była taka po prostu oparta na prawie, ona była taka oparta na jakiejś tradycji, na jakichś zasadach. I to, co mnie właśnie niesamowicie ujmuje, to jest to, co widzę w tym właśnie, jak też podchodzić do młodych, przynajmniej jakie Pan Bóg daje mi doświadczenie, że oni muszą osobiście poznać, że my przekazujemy naszym dzieciom tradycje, my przekazujemy im religię, my im przekazujemy jakieś tam po prostu modlitwy ich uczymy, a pytanie, czy my im przekazujemy Jezusa, czy my im przekazujemy osobę, czy my ich prowadzimy, bo my nie zrobimy za nich wielu rzeczy, też tym bardziej, kiedy oni dorastają. Dlatego młodzi później się burzą, jak mają iść do kościoła, bo dla nich to jest praktyka. A tu właśnie chodzi o osobę, o spotkanie z tą osobą. Więc to, co ja chcę w ogóle też robić wobec młodych, to jest to, żeby prowadzić ich do osobistego doświadczenia, do tego, żeby oni pozwolili się Bogu dotknąć, czyli żeby oni sami zaczęli z Nim rozmawiać, żeby pytać ich, czy chcą. Jak teraz mamy bierzmowańców, właśnie fajnie, bo jeszcze przed transmisją gadaliśmy o Górze Świętej Anny. To było dla mnie tak niezwykłe, bo ja tych bierzmowańców we wrześniu wziąłem i mówię, słuchajcie, nie musicie. Jeżeli nie chcecie, naprawdę nie musicie. Ja chciałbym, żeby to była wasza decyzja, wasz krok. I oni rzeczywiście gdzieś tam w to weszli, mieli po prostu pełne prawo wyboru i kiedy w to weszli, to, co było niesamowite, jak pojechali na weekend na Górze Świętej Anny, to mamy wiele świadectw, gdzie oni pisali, że to był dla nich najpiękniejszy weekend życia, że spowiedź taka, którą doświadczyli, to była spowiedź, której jeszcze nigdy nie mieli, że było po prostu pięknie i cudownie. I to mi właśnie pokazuje to, czyli taka dojrzałość, czyli sam wybór człowieka. I tak myślę, że oczywiście świadectwo też życia, nie? Jeżeli są po prostu dobre warunki, ja myślę, że rodzice mają problem, to też w konfesjonale wybrzmiewa z taką cierpliwością. Ja myślę, kochani rodzice, nie musicie być idealni, nie musicie być aniołami, nie musicie być po prostu bezbłędni. Wy macie prawo też po prostu do popełnienia błędu. Ja myślę, że najważniejsze jest to, o co pyta po prostu Jezus samego Piotra. Piotrze, czy miłujesz mnie?
I chodzi właśnie o to, żeby to było i żeby umieć to po prostu pokazać. Ja myślę, że to jest po prostu największa i najlepsza ewangelizacja życia, nie? Że ja po prostu pokazuję dzieciom miłość, a miłość to też jest po prostu jakaś taka moja słabość. Piotr był słaby, ale Jezusowi to w zupełności wystarczyło, nie? Więc doprowadzić do osobistego doświadczenia, nie? Przez świadectwo też, tak? Jakby swojej relacji z Panem Bogiem. Amen. No i to jest bardzo ewidentne, czy to jest właśnie praktyka. To jest w ogóle teraz taki fajny czas w kościele, no bo rzeczywiście oddajemy Bogu cześć w duchu i prawdzie. Mamy domowe kościoły, to jest niesamowite. My właśnie tam zaraz różaniec się rozpoczyna i lud się gromadzi, domowy kościół się po prostu gromadzi, w sensie ludzie w domach i oni są domowym kościołem. I to jest tak po prostu piękne i cudowne i myślę, że to jest właśnie to, żeby przyprowadzać i żeby pytać, czy chcesz po prostu uczestniczyć z nami, żeby ich tego uczyć i żeby to było naturalne, a nie, że teraz mama albo tata wydziwiają, nie? A jak mamy takie starsze dzieci, one już nie chcą dać im swobodę? Myślę, że no tutaj na pewno trzeba dużo takiej mądrości i każdy przypadek jest indywidualny. Myślę, że swoboda, dać im wybór, dać im wolność, ale starać się po prostu ich ze wszelkiej siły zachęcić, pokazać, dlaczego warto rozmawiać z nimi, dopytać, nie? Jezus był zawsze mistrzem. Nie, on się właśnie dopytywał, on zadawał pytanie, nie? Czyli na przykład, no nie wiem, nie chcę, mamo, ja nie chcę się po prostu modlić, nie? Okej, a kim jest dla ciebie właśnie Pan Bóg? Czy Pan Bóg jest dla ciebie ważny, nie? Czy kiedykolwiek go doświadczyłeś, czy kiedykolwiek ci pomógł, nie? Mi jak uczniowie piszą, ja im zadaję zawsze taką pracę, doświadczenie po prostu wiary, czy warto wierzyć. Oni piszą naprawdę niesamowite rzeczy. Osoby, które jakoś tak nie wypowiadały się za bardzo, na przykład na lekcie, jak piszą nagle tą pracę, to mi szczena opada, mówię, o! Coś pięknego mogę śpiewać Tedeum Laudamus, nie? No, czyli no dużo trzeba takiej mądrości. Ja też bym pytał Jezusa, nie? Panie Jezu, właśnie na pewno bym się modlił, za dzieci oddawał, pytał, ale też z nimi rozmawiał. Jeżeli oni w ogóle widzą w nas partnera do rozmowy, to jest ekstra, nie? Bo często jest tak, że nasze światy się po prostu niestety rozmijają, mimo tego, że chcemy dobrze, ale one po prostu się rozmijają. Teraz mamy dość dużo czasu na to, żeby też wiele rzeczy nadrobić, prawda, które jakby w codziennym funkcjonowaniu, w zabieganiu gdzieś nam umykały. No to Pan Bóg nam teraz daje naprawdę czas na to, żeby też te dzieci na nowo poznać i dać się poznać im jako ich rodzice. Tak przynajmniej mam nadzieję, że nam się uda do tego też dojść w tym czasie. Bardzo księdzu dziękuję za ten czas spotkania. Tutaj wiele osób dziękuję. Osób mówi, że bardzo miło się księdza słuchało, więc ja się podpisuję pod tymi komentarzami. Bardzo miło się z księdzem rozmawiało. Bardzo dziękuję za ten czas i myślę też, że jakby, ponieważ mamy księdza, to no, grzechem byłoby nie skorzystać z jakiegoś takiego błogosławieństwa. Jeżeli ksiądz pozwoli, to my oczekujemy. Z wielką radością. Fajnie. Więc Panie Jezu, my Ci bardzo dziękujemy, że Ty nas tak niesamowicie kochasz. Bardzo dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie. Ono jest bez granic. Dziękujemy Ci za to, że Ty przychodzisz do nas ze swoją miłością i że zawsze możemy do Ciebie przyjść i pragniemy przyjmować właśnie Twoje błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, umacni, niech Was strzeże i zachowuje w swojej łasce i pokazuje Wam piękno swojego miłosierdzia, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Bardzo Fajnie. jeszcze raz księdzu dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tej rozmowie naszej uczestniczyli, którzy komentowali, słuchali nas i razem z nami się teraz na koniec modlili. Zapraszam Państwa już w najbliższy wtorek na kolejne spotkanie, na kolejny live o 20:00, a księdzu życzymy przede wszystkim, żeby ta wiara, którą ksiądz nosi w sercu, w Boże miłosierdzie, coraz bardziej się rozpalała i rozpalała cały świat. Wszędzie tam, gdzie Pan Bóg księdza pośle, żeby no, serca, właśnie, żeby ksiądz jak taki płomień rozpalał kolejne serca, bo tego bardzo dzisiaj potrzebujemy, zwłaszcza dzisiaj. I myślę, że jakby ta potrzeba ludzka się nie skończy, nawet jeżeli skończy się ten czas kwarantanny, czas pandemii, to nadal tego, czego będziemy potrzebować, to poczucia bezpieczeństwa w Bożym miłosierdziu. I cały lud niech odpowie. Amen. Amen. Bardzo, bardzo dziękuję. Mi też było przyjemnie. No pięknie. O miłosierdzie to po prostu można gadać nieustannie. Fajnie, fest, dzięki. Życzymy Państwu wspaniałego świętowania Bożego Miłosierdzia już od dzisiaj i w niedzielę. Niech to będzie naprawdę czas
wielkiego święta też rodziny i całego Kościoła. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.